witam Państwa bardzo serdecznie. Rok 1918. Początek. Niepodległy. 11 listopada. Rok 2024. My tu obecni. To piękne święto. I cała Polska do hymnu. Całość. Baczność. Do hymnu państwowego. Proszę o zabranie głosu wójta gminy Złota, pana Waldemara Pociapy. Szanowni Państwo, przeszło 100 lat temu, 11 listopada 1918 roku. Na koniec I wojny światowej na mapie Europy pojawiła się Polska. Dzisiaj spotykamy się, żeby uczcić pamięć tych, dzięki którym jesteśmy wolni, którzy swoim wysiłkiem, swoją pracą dołożyli wszelkich starań, abyśmy my dzisiaj mogli świętować i rozwijać się. Wszyscy jesteśmy obywatelami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Na tych samych prawach, ale również z tymi samymi powinnościami. Pamiętajmy o tym, że 106 lat temu to nie tylko historia, ale to również teraźniejszość. To również nasze relacje, nasza praca, nasz wkład. Dlatego, że wolność nie jest nam nigdy dawana na zawsze. Musimy ją pielęgnować i dbać o nią. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że w dzisiejszej uroczystości uczestniczy młodzież. Bardzo dziękuję za wspaniałą oprawę artystyczną, którą przygotowaliście z gronem pedagogicznym. Gratuluję rodzicom tak wspaniałej młodzieży, dlatego że młodzież to nasi następcy i oni dalej będą dbać i pielęgnować o to, aby wszyscy pamiętali i żebyśmy nie zapomnieli
o naszej powinności. Bardzo dziękuję za udział naszym druhom strażakom z Niegosławic ze Złotej. Bardzo dziękuję za sztandary, które tutaj są razem z nimi, dlatego że to wyraz najwyższego szacunku oraz sztandary biorą zawsze udział w uroczystościach o najwyższej randze. Bardzo dziękuję paniom z Koła Gospodyń Wiejskich Złocowianki oraz zaprzyjaźnione koło Przystań, które uczestniczą również tutaj z nami, dlatego że panie pielęgnują naszą tradycję i dzięki nim i ich relacjom i z młodzieżą, z rówieśnikami i z osobami starszymi jesteśmy pewni, że ta tradycja i to nasze, ta nasza pamięć zostanie dalej przechowana. Bardzo dziękuję państwu za dzisiejszy udział w tej uroczystości, dlatego że przedstawicielami najwyższej władzy są władze gminy. Jest tutaj z nami przewodniczący Rady Gminy, pan Lucjan Adamczyk, wójt, pan Jarosław Zaborowski i ja. I należy pamiętać, że nasza ojczyzna jest tutaj. Życzę państwu zdrowia, wszystkiego dobrego i aby każdy dzień naszego życia sprawiał radość w naszej ojczyźnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Teraz rozpoczniemy uroczyste złożenie kwiatów, zniczy, a zaczną wójt gminy Złota pan Waldemar Podsiadło, przewodniczący Rady Gminy pan Lucjan Adamczyk oraz wicewójt gminy Złota pan Jarosław Zaborowski. Zapraszam kolejne delegacje o składanie wieńcy i zniczy. Zespół placówek oświatowych Złoty. Przedstawiciele radnych i sołtysów. Ksiądz proboszcz parafii Złota. Koło Gospodyń Wiejskich Złocowianki. Druhny i Zuchy Związku Harcerstwa Polskiego. Organizatorów chciałem serdecznie podziękować za przybycie, poświęcony czas i to, co robimy, robimy dla ojczyzny, dla niepodległych. Dziękuję bardzo. Udanego popołudnia wszystkim życzę. Radujmy się. Thank you.